company. Never friendly. Never trusting. Jak widzicie, ja nie jestem złym kowbojem, bo maska mi bez przerwy spada. Tak, ja jestem dobry kowboj, który musi złego udawać. Dobra, stajemy w rozkroku. Uginamy kolana. Muszę was przygotować do pojedynku, tak? Żebyście jakoś godnie tu stanęli przed nami. Teraz głowa do przodu. Oczy przymrużyć. Groźna mina. Zagryź tą wargę trochę, no. I teraz słuchajcie, na filmach, na westernach, po wojskich filmach jest tak, że dwóch stoi naprzeciwko siebie i teraz jeden mówi z nich, a jak on jest szybszy, jak on jest lepszy, jak ja zginę. No, dokładnie, a ten drugi mówi, niech on się zastanawia, a ja muszę ten numer zaraz zrobić, wyciąga, broń. Dzisiaj kolejna noc muzeum w Turku. Staramy się dzisiaj przyciągnąć mieszkańców Turku do miasteczka westernowego. Organizujemy różnego rodzaju konkursy i zabawy związane z Dzikim Zachodem. Można pojeździć na byku, doić krowę, rzucać lasem, nauczyć się tańczyć tańców kowbojskich. No i oczywiście te nasze tradycyjne wystawy, możliwość wyjścia na wieżę i zobaczenia jednego z piękniejszych zegarów wieżowych Karla Weissa. No i przy współpracy ze szkołą podstawową numer 1, możliwość zwiedzenia obserwatorium astronomicznego, a od godziny 21 prowadzenia swojego obserwatorium, obserwacji nieba i gwiazd, które będą w tym czasie na widnokręgu, a wszystko jest to możliwe dzięki naprawdę super pogodzie. No, wśród na pewno ciekawych zabaw będziemy tutaj organizować poszukiwanie złota, co na Dzikim Zachodzie było no, bardzo częstą czynnością osadników Ameryki Północnej, ale są i także inne atrakcje. Pokażemy film pana Marka Fidlera o Wyspie Wielkanocnej, o słynnych posągach Muay. Dla najmłodszych wystawa Lalek z Teatru Zaczarowany Świat i możliwość obejrzenia trzech spektakli, które zostały nakręcone i udostępnione właśnie przez Teatr Jeden Świat, Zaczarowany Świat z Torunia. No, dla starszych mieszkańców Turku myślę, że ciekawą atrakcją będą stare filmy z naszego miasta. Wielu z naszych mieszkańców będzie mogło odnaleźć siebie sprzed 30-40 lat, a niektórzy odnajdą swoich rodziców, dziadków. Myślę, że atrakcji w bród. No, dzisiaj mamy noc muzeów. Tutaj pan Maciej mnie zaprosił, żeby razem wspólnie z panem Maciejem tutaj pokazać mieszkańcom nowe możliwości obserwatorium, co powstało przy gimnazjum numer 2. W tej chwili obserwowaliśmy księżyc. Właśnie tłumy się przewinęły i naszego pięknego, naturalnego satelitę można było podziwiać przez ten super sprzęt. No a teraz będziemy przestawiali na coś fajniejszego, jakieś gromady, galaktyki. Właśnie będziemy synchronizowali teleskop z kopułą. Są porozstawiane teleskopy, ekspozycje obrazów, fotografii, które wspólnie z kolegami zrobiliśmy. Wcześniej tak. Obserwowaliśmy Słońce. Jesteśmy w posiadaniu takiego specjalnego teleskopu, który służy do obserwacji właśnie dziennych tarczy słonecznej. Jeszcze przed zachodem słońca obserwowaliśmy księżyc, bo dzisiaj było też bardzo ładnie go widać. Tak, w ciągu dnia dokładnie można było. Mamy tutaj do dyspozycji 5 teleskopów rozmaitych. Ludzie sobie oglądają, mogą sobie, prawda, sami... Zapoznać się ze sprzętem. Tak, sami korzystać też z tego. No i chyba się podobało. No, jeszcze nie skończyliśmy, więc jeszcze będzie się podobało bardziej. Ale noc zapadła całkowicie, więc teraz są w końcu jakieś fajne warunki, żeby podziałać coś dalej.
Czy poza dzisiejszą imprezą, poza dzisiejszym wydarzeniem będzie można korzystać ze sprzętu? Oczywiście, że tak. Myślę, że takie cykliczne jakieś spotkanie może zorganizujemy tutaj. Czy raz w miesiącu, czy w jakichś takich dogodnych terminach, jak nam będzie pasowało, to możemy tutaj właśnie dla ludzi organizować takie pokazy. No ja jestem jak najbardziej za. Bardzo chętnie tutaj pouczyłbym się obsługi tego sprzętu i dalej kontynuował swoją pasję, jaką jest astronomia. No ja myślę, że jak najbardziej tutaj będziemy coś organizowali wspólnie z panem Maciejem i ze szkołą. Myślę, że jak jakieś dojdzie do jakichś już konkretnych dat, czy możliwości spotkania, a nawet też w ciągu dnia, bo to wiadomo, takie obserwacje trzeba zaplanować, to jakieś wydarzenia będziemy tworzyli ewentualnie za pomocą portalu turegnet.pl. Będziemy informować. I zapraszać oczywiście, jak najbardziej. Zawsze wtedy jest większa chęć do odkrywania tego wszystkiego, co nad nami wisi.